Prezentacja gier w EEG Biofeedback Brief. Gra grawitacja. Gra afrykański strumień. Gra akwarium. Gra bałwanek. Gra bambus. Gra bączek. Gra belki. Gra bobslej. Gra burza w lesie. Gra cywilizacja w parku. Gra drzewo. Gra emotikonka. Gra film. Gra gliniany garnek. Gra gwiezdna wstęga. Gra kolorowanka. Gra kominek. Gra kwarki. Gra lasso. Gra latający dywan. Gra lot w przestrzeni. Gra mozaika. Gra nawigacja radarowa. Gra noc. Gra okno. Gra pastylki. Gra plaża. Gra pole bitwy. Gra rakieta.
Gra rzutki. Gra samochód na drodze. Gra skacząca piłeczka. Gra syzyfowa kreska. Gra taekwondo. Gra tetris. Gra tunel. Gra wąż. Gra wskaźniki. Gra wszechświat umysłu. Gra wyścigi dżownic. Gra wyścigi samochodów. Gra wyścigi statków. Istnieje też możliwość sterowania dowolnym filmem, bajką, ulubionym filmem pacjenta. Jeżeli pacjent jest zrelaksowany, skoncentrowany i rozluźniony jednocześnie, to gra przebiega w optymalnym dla niego wariancie. Tak jak w tej chwili, gdzie jest ekran duży, praktycznie brak postaci na ekranie. Gdy natomiast pacjent jest nieskoncentrowany, obraz się coraz to mniejszy robi. Dodatkowo, gdy pacjent na przykład się zestresuje, pojawia się duża ilość postaci, dodatkowo się kręci, porusza, obraz staje się bardzo, bardzo rozmazany. Najnowsze zastosowane oprogramowanie w EEG Biofeedback Brief pozwala regulować sposób oddychania przez naszego pacjenta. Pacjent widzi na monitorze wizualizację w postaci tej poruszającej się niebieskiej planszy i jego zadaniem jest oddychać w takim tempie, jakie ustawił, nakazał mu terapeuta. Jest możliwość ustawienia wielkości ekranu, jak również miejsca usytuowania plansz z grami stymulacyjnymi oraz wizualizacji brief, czyli oprogramowania do oddechu. Jest możliwość usytuowania tego oprogramowania z jednej strony, z lewej, z prawej, bądź też po środku ekranu. Dowiedziono, że skuteczność terapii EEG wzrasta przy zastosowaniu specyficznego sposobu oddychania rodem z jogi czy sportów wschodu. Każda z prezentowanych tutaj gier ma wiele wariantów, co łącznie daje kilkadziesiąt plansz stymulacyjnych. Na koniec miło nam jest poinformować Państwa, że EEG Biofeedback Brief został nagrodzony złotym medalem na targach sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego RechMed Expo 2011, jak również wyróżnieniem na najbardziej prestiżowych targach sprzętu rehabilitacyjnego Rehabilitacja 2011 w Łodzi. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.koordynacja.com.pl.